witajcie na moim kanale. Moi drodzy, ja właśnie jestem w drodze do dworku moich rodziców, gdzie znajduje się teraz moja siostra. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ robię na Nadusi niespodziankę i zabieram ją do Energyland. Niespodziankę jako taką, ponieważ już jej wspomniałam i ona już na mnie czeka, ale niespodzianka będzie polegała na tym, że ona jeszcze nie wie, co tak naprawdę będziemy tam robili. I mówiła mi też, że bardzo by chciała odwiedzić to Energylandię, a jako że rok szkolny jej się skończył, to jej obiecałam, że właśnie jak już będzie mieć wakacje, to gdzieś ją zabiorę. Dodatkowo postaramy się dzisiaj z Nadusią odwiedzić aktywność na każdą literę alfabetu, więc jeżeli jesteście ciekawi, czy uda nam się zrealizować ten challenge, to koniecznie zostańcie do końca tego odcinka i koniecznie też zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Nadusią na moim kanale. I pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału, to jest bardzo ważne, ponieważ jak będziecie klikać w ten przycisk do subskrypcji, to będziecie na bieżąco z każdym filmem i niczego nie przegapicie. A ja teraz już podjeżdżam pod Nadusię. Świetnie, które sama zrobiłam. Fajne. Trzy różyczki. Sama to namalowałaś? Tak. Dziękuję ci, że zabierzesz mnie do Energyland. Ale będziemy cię jeździć, co? Ja się boję trochę. I co, to będzie twój pierwszy raz w Energylandii? Nie, drugi. A, drugi, widzisz. Byłam jeszcze na kolanie. Dzisiaj idziemy na wszystkie kolejki. Nie na wszystkie. Łącznie z Hyperionem. Nie. A co to masz, torbę Verso Store? No. Dzięki. Moi drodzy, zapraszamy na Verso.com. Tam znajdziecie pakowną torbę, która jest podpisana torba plażowa, ale jak widzicie, to nie jest tylko i wyłącznie torba plażowa. Ja właśnie ją teraz też noszę na jakieś sesje i tak dalej, bo tam się strasznie dużo rzeczy mieści. Zaczynamy od Anakondy i to jest Natka pierwsza już wodna atrakcja. Będziemy oklapane. Dobra, Natka, naszym zadaniem jest tam wbić. Nie można się wychylić na czerwoną linię. Patent mój jest taki, żeby mega leciutko to rzucić, żeby się nie odbiło. Nie nastawiaj się, może nam nie wyjść, a tak dobra. No, uwaga, trzy, cztery. Za mocno. I co teraz? Ja muszę zostać. O nie! Nie wiem, że lepiej jak się w kosmos. Spróbuj to najpierw z ty. Proszę bardzo, gratulacje. Dziękujemy bardzo. Ale to bardziej dla ciebie, proszę bardzo. O nie, już wiem, że będziemy całe mokre. Anakonda! Anakonda! Będzie klapało. Ej, to było fajne! Pierwsza atrakcja zaliczona. Teraz literka B, czyli bumerang. W sumie dzisiaj nas ograniczył się wzrost na dusi, bo musimy dostosować kolejki właśnie pod jej wzrost, na które ona może iść. Ale nie ma jakoś super dużo jeszcze innych kolejek, które nie możemy wejść. Najgorzej ci powiem, Natka zawsze siła jest na końcu. Trzymaj brzuch teraz! I lecimy do tyłu! Natka krzyczała przez całą drogę. Ja nie oddychałam. Dobra, uwaga, pamiątkowa fotka, Natka. Ale cię... Jak mi włosy zawiało do tyłu, wygląda jak jakiś wampir. Jeszcze mi się kryształek zaświecił. Teraz mamy atrakcję na literę N, czyli nóżki śmierdziuszki. Cokolwiek to znaczy. Musimy strzelać do nóg, tak? Lub do tarczy tej mydła. Okej. Okay. Ale o co chodzi? Chyba utracić pożar! A, okej, tutaj. Dobra robota. Okej, okay, kolejna kolejka na literę K. Jest to kopalnia złota. Zjeżdżamy! O Jezu, aż cię bałam! Ej, to się przestraszyło. Ej, to jest straszniejsze niż Hyperion. Nie. Nie, no żarta. To było super. Ale chwilę się przestraszyłam. No tak, bo tutaj się tak w dół. Ale to było fajne. No? O, Boże. Ty tak się ma.
Kolejna literka, kolejna atrakcja. Tym razem przed nami atrakcja na literę Energu. To taki bajkowy świat, totalnie. O, jedziemy. Boisz się? O, let's go. Przerwa na lody, moi drodzy, czyli najlepsza. Proszę Państwa, to będzie ostra jazda, naprawdę. Circuit Coaster to będzie coś, Natka, co? Takie aktywności też musimy odwiedzać. Może się podnosi ręce do góry. Na literę H, czyli Happy Loops. Jakie zapowiedzi robimy? Happy Loops, Natka mi pomaga. Jeszcze się, już się zaczynamy kręcić. O kurde! Atrakcja, powiem Wam szczerze, że była niekiedy mniej przyjemna niż inne kolejki, ale lecimy zwiedzać następne. Teraz lecimy na kolejkę na literę J, czyli na Jungle Adventure. Ja się cieszę, jak na mnie nie chlapie, a Natka się cieszy, jak na nią chlapie. Która znajduje się właśnie w Energyland. Czyli na literę... Nie E. Bo wcale ta kolejka nie nazywa się na E, a właśnie taką sobie obraliśmy dzisiaj taktykę. Ona jest na literkę L. Ej, serio, na otwarcie nie widziałam tych motylków. Zresztą, parę, mam motylka tutaj. Everybody knows you got your own sales.
wyrosła, nie buja nic na boki, jeździsz szybko, ale jednak nie jest ta trasa za długa. Jest totalnie kozacka, polecam wam. Kolejka ekipy. Fajna, ale dla mnie szybka. O! Znowu Natka się darła. To jest nasze zamówienie. Natka nie chciała nic oprócz bułki i frytek. Jak uczta, teraz czas na jedzenie. Można sobie je zjeść właśnie zaraz obok kolejki ekipy. Nagie, moi drodzy, jesteśmy pod Rotto Expedition. To jest chyba najbardziej lightowa, ale też przyjemna kolejka, bo to nie można nazwać kolejką, a bardziej rejsem, żeby się zrelaksować i pogadać. To jest takie miejsce na randeczkę trochę. Idziemy na szybką kolejkę. Dobra, moi drodzy, Natka powiedziała, że ona na tym nie idzie, ale chętnie mi pokibicuje. To będzie mega szybkie. Szybko do ciebie wracam. Lecimy jeszcze na Zadrę. Moi drodzy, na P pokaz kaskaderski! Szybsze niż Hyperion? No. To jest totalnie top kolejka, zarąbista, długa, szybka i z zakrętasami. Najlepsza, Natka, kiedy się odważysz, mówię ci, pójdź na to. Teraz na literkę D idziemy na Drakena. To będzie chyba takie fajne. Chwilę. Nigdy nie jadłam naleśnika w Rożku. Uczepię się fest, ale są dobre.